tutaj jesteśmy w takim nieco uszczuplonym gronie, ponieważ jest w trakcie dołączania do nas jeden z naszych dzisiejszych gości, ale nie chcieliśmy Państwa i Was wszystkich dłużej trzymać w napięciu w poczekalni, w związku z czym zaczynamy, licząc na to, że zaraz będziemy w komplecie. Ja nazywam się Aleksandra Janów i reprezentuję na tym spotkaniu Centrum Cyfrowe. I mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Państwem i naszymi wspaniałymi gośćmi o raporcie, który na w ramach swojego fellowship w Centrum Cyfrowym przygotowała dla nas Anna Brzezińska, która jest pierwszą naszą tutaj gościnią i autorką zarazem raportu, o którym będziemy rozmawiać. Anna jest kuratorką i producentką w amerykańskim studiu imersyjnym Kaleidoskop. Współpracuje jako ekspertka z funduszami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą. Jest także wykładowczynią Uniwersytetu SWPS i Szkoły Filmowej w Łodzi. Cześć Anna, dzięki, że jesteś dzisiaj z nami. I Anna, co najważniejsze dla dzisiejszego spotkania, jest autorką raportu Od mediów do rzeczywistości, jakie ryzyka i szanse niesie ze sobą popularyzacja VR, o którym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Naszym drugim gościem jest Jacek Nagłowski, współzałożyciel firmy Centrala, producent i lub reżyser kilkudziesięciu filmów dokumentalnych i fabularnych oraz 5 doświadczeń VR wielokrotnie pokazywanych i nagradzanych na międzynarodowych festiwalach filmowych. Od 2015 roku jego działania koncentrują się wokół zagadnień wirtualnej rzeczywistości. Pomysłodawca i współprowadzący pracowni VR AR Laboratorium Narracji Wizualnych w Szkole Filmowej w Łodzi, której zadaniem jest właśnie badanie i tworzenie poprzez praktykę nowego języka narracyjnego dla mediów imersyjnych. Cześć Jacku. Witam. Mam nadzieję, że za moment już z nami w pełni obecny Mirek Filiciak, związany z Centrum Cyfrowym od początków jego istnienia, to znaczy, że od wielu już lat. Medioznawca, wykładowca SWPS, zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze, bada internet, gry komputerowe, przemiany telewizji oraz nieformalne obiekt treści i kulturę współczesną. Zanim przejdziemy do takiej dyskusyjnej części tej rozmowy, która całe to spotkanie będzie wyglądało w taki sposób, że będziemy w tym gronie tutaj rozmawiać o zagadnieniach, które Anna porusza w swoim raporcie, to chciałabym, żebyś na początek, Anna, powiedziała nam trochę, skąd w ogóle pomysł na ten raport, bo spotkaliśmy się jakiś rok temu ponad w projekcie Spotech i wówczas każdy z naszych fellows miał taką swobodę w zaproponowaniu tego, czym chciałby się zająć. I w związku z tym powiedz, dlaczego ty akurat ten temat zdecydowałaś się wziąć na warsztat? Dzień dobry. Przede wszystkim bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w całym tym projekcie i w tym spotkaniu w szczególności. To była bardzo długa i ciekawa droga, dlatego że tak jak Ola już wcześniej powiedziała, mój raport, podobnie jak 3 inne raporty moich koleżanek i kolegów z projektu Spotech, powstawał przez cały ubiegły rok. Wraz z zespołem Centrum Cyfrowego pracowaliśmy też nad takim wspólnym dokumentem, który jeszcze nie został opublikowany, ale już niedługo się ukaże. I to było naprawdę, zanim jeszcze będziemy mówić jakby o samym tekście, który napisałam o VR-ze, to chcę tylko tak krótko powiedzieć właśnie, że to była bardzo szczególna współpraca, dlatego że to był taki bardzo kameralny rodzaj współpracy długodystansowej pomiędzy przedstawicielami zupełnie różnych dyscyplin, którzy mają różne backgroundy, mają różne doświadczenia zawodowe i też mają zupełnie różne cele w swojej drodze profesjonalnej. My nie znaliśmy się wcześniej, a poznaliśmy się właśnie dzięki Centrum Cyfrowemu i przez ten rok razem dyskutowaliśmy o różnorakich zagadnieniach związanych ze społecznym wymiarem technologii. I to była w ogóle jakaś taka świetna sytuacja. Mi to bardzo też pomogło przejść ten okres pandemiczny, dlatego że to, że byliśmy stale w kontakcie i stale musieliśmy jakoś odpowiadać na tę sytuację, która nas wszystkich zaskoczyła i która się tak szybko zmieniała na naszych oczach, to takie miałam poczucie, jakbym miała jakąś taką małą grupę wsparcia w tym spółtechu, a jednocześnie cały czas rozmawialiśmy o rzeczach, które dla każdego z nas być może z innych powodów są ważne, a dla mnie jakby są ważne właśnie dokładnie z tych przyczyn, dla których kiedyś pomyślałam o tym,
że brakuje takiego tekstu, zwłaszcza w języku polskim, bo po angielsku takich publikacji było już dosyć dużo, ale takiego tekstu, który by trochę przybliżał jakby bardzo różne strony tego, z czym się wiąże w ogóle wprowadzenie do masowego obiegu technologii imersyjnych, czyli wirtualnej, mieszanej, rozszerzonej rzeczywistości. To są technologie, z którymi mam kontakt w swojej pracy od kilku lat i które na co dzień mi towarzyszą, natomiast jak jeszcze zanim spotkaliśmy się tutaj na tym callu, to właśnie powiedziałam Oli, że Mirek po prostu musi być z nami, dlatego że ten raport właściwie powstał w mojej głowie w momencie, kiedy rozmawiałam z Mirkiem przez telefon jakieś półtora roku temu, robiąc zakupy w jednym z polskich dyskontów i byłam świeżo po obejrzeniu, wtedy jeszcze to się nazywało Oculus Connect, czyli corocznej konferencji organizowanej przez Facebooka, która była poświęcona właśnie jakby rozwojowi firmy w obszarze wirtualnej rzeczywistości. I pamiętam, że oni wtedy ogłosili start swojej platformy wirtualnej, która nazywa się Facebook Horizon i która nadal jest jeszcze w takich beta testach, ona jakby już społeczność tam może funkcjonować, ale jeszcze nie jest jakby dostępna dla wszystkich. I pamiętam, że wszystkie ogłoszenia, które towarzyszyły tej inauguracji, można powiedzieć, były dla mnie bardzo poruszające i to gdzieś po prostu stanęły mi wtedy przed oczami jakby różnorakie ryzyka związane z tym, co się stanie, kiedy media społecznościowe połączą się z wirtualną rzeczywistością. Jeżeli pracuje się z tą technologią na co dzień i zna się jej różnorakie, bardzo dziwne cechy i różne też publikacje, które powstawały przez ostatnie, nie wiem, 20 czy 25 lat na temat tego, właśnie z jakimi potencjalnymi zagrożeniami może się wiązać upowszechnienie tej technologii, a takich prac jest dosyć dużo, chociaż naprawdę ludzi, którzy się tym zajmują zawodowo na świecie jest prawdopodobnie około, nie wiem, 20-30 osób. To wtedy właśnie pomyślałam sobie, nie, okej, jakby to jest coś, czym chyba chciałabym się zająć, oprócz tego, że zajmuję się tym praktycznie, dlatego że to jest moja praca, zajmuję się zawodowo produkcją treści wirtualnych, wydarzeń wirtualnych, kuratorowaniem wydarzeń, które się z tym wiążą, wspieraniem artystów, którzy w tym obszarze działają i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pomyślałam sobie, że trzeba się jakoś z tym ryzykiem zmierzyć i z tym tematem spróbować wyjść też do krajowego odbiorcy i czytelnika, dlatego że u nas ten temat naprawdę jest bardzo jeszcze... O, jest Mirek. Ten temat jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju, jeszcze cię, Mirku, nie słyszymy, ale mam nadzieję, że zaraz będę mogła skończyć ten pierwszy mój monolog. Cześć, przepraszam. Bo jest i właśnie Mirek, od którego zaczęłam, opowiadając moją anegdotę o tym, że... Od którego wszystko się zaczęło, tak, bo ja przecież wymyśliłam ten raport, jak rozmawiałam z tobą przez telefon podczas zakupów w Biedronce i mówiłam ci, że ten wirtualna rzeczywistość domaga się tego, żeby zbadać jej etyczne aspekty i dlaczego tego jeszcze nikt nie zrobił. U nas. Fantastycznie, najbardziej lubię takie rzeczy, że w czymś pomagam, nawet o tym nie wiedząc. To jest idealna konfiguracja. Dzięki. Tak, i właśnie tak, tutaj tak, tak dołączyłeś do nas w momencie, w którym Anna opowiadała o tym, jak to się zaczęło i o tym, jak pracowała nad tym raportem w ramach projektu Spoutech u nas w centrum. I zanim jakby też oddam i zacznę zadawać Wam pytania i oddam głos też Tobie, Mirku, i Tobie, Jacku, to chciałam, Anna, żebyś powiedziała trochę o tym, bo od tego właściwie zaczyna się Twój raport i pewnie to dla Ciebie i dla osób, które zajmują się tematem, jest jasne, ale być może nie dla wszystkich, którzy nas słuchają, to jest takie oczywiste. Pojawiają się na wstępie w Twoim raporcie takie sformułowania jak AR, XR, VR, czyli różne rodzaje rzeczywistości wzbogaconych. Czy mogłabyś powiedzieć trochę o tym, czym jest VR na tle tego i co w nim jest wyjątkowego, tak pokrótce? No więc to jest faktycznie taki elementarz, od którego ja zawsze zaczynam te wszystkie moje zajęcia, ale on też o dziwo się zmienia, dlatego że mówimy jakby o rodzinie technologii imersyjnych, która nazywa się XR-em, czyli Extended Realities. Jakby w ramach tej rodziny są wszystkie R-ki, wszystkie te rzeczywistości, do których coś dokładamy za pomocą cyfrowych narzędzi czy cyfrowych platform. Czyli jakby w zależności od stopnia naszej ingerencji w realną rzeczywistość, która już sama w sobie teraz staje się warstwą, zależy to, czy mamy do czynienia z rzeczywistością rozszerzoną, mieszaną czy wirtualną. Teraz
mamy taki też moment specyficzny do tego, że granica pomiędzy tym, co jest mieszaną, a rozszerzoną rzeczywistością się bardzo mocno zaciera, także na dobrą sprawę można powiedzieć, że wszystko to, co widzimy w naszym otoczeniu jako warstwę nałożoną na realną rzeczywistość, która w jakimś sensie ją wzbogaca, czy ją uzupełnia, ale za pomocą narzędzi takich jak czy urządzenia mobilne, czy headsety, ale jednakowoż mamy cały czas kontakt z tą realną rzeczywistością, no to to jest rzeczywistość mieszana, czy rozszerzona, w zależności od tego, jak kto woli ją nazywać, tutaj się często to nazewnictwo zmienia. Natomiast wirtualna rzeczywistość to jest pełna imersja, czyli to jest ta sytuacja, w której w zasadzie my już jesteśmy odcięci od realnej rzeczywistości i za pomocą headsetu jakby wchodzimy do świata, który jest całkowicie syntetycznie stworzony od podstaw i zastępuje nam ogląd tego, co jest rzeczywistością realną. I właściwie to jest ta najbardziej podstawowa różnica między tymi technologiami i też ta najbardziej podstawowa definicja. To, co jest moim zdaniem ważne z takiego najprostszego punktu widzenia codziennego użytkownika, jest to, że wirtualna rzeczywistość jest nadal technologią dosyć trudno dostępną ze względu na niską dostępność sprzętu. Sprzęt oczywiście jest, tych headsetów jest sporo, ale tak naprawdę modeli headsetów, z których się popularnie korzysta, są 3-4. Najpopularniejsze obecnie, no to oczywiście jest Oculus Quest, który jest headsetem bezprzewodowym, bardzo tanim i takim, powiedziałabym, dosyć poręcznym na tle wszystkich tych topornych urządzeń, które są okablowane, wymagają instalowania różnorakich czujników i Bóg wie czego jeszcze. No i są oczywiście odpowiednio droższe. Natomiast mimo to, że ta cena spada i będzie spadać zapewne jakby odpowiednio do tempa rozwoju technologii, to jednak jest to nadal produkt dosyć ekskluzywny i ten próg wejścia jednak do odbioru VR-u na co dzień jest nadal dosyć wysoki. Także wszystko to, co można odebrać za pomocą urządzeń mobilnych, które praktycznie każdy z nas ma do dyspozycji, no oczywiście cieszy się większą popularnością, te liczby jakby z perspektywy rynkowej wyglądają zupełnie inaczej i też jakby łatwość użytkowania jest większa, dlatego że to zazwyczaj są bardzo proste aplikacje. Dzięki, Anna, za to wprowadzenie. Ja, skoro mamy już też ze sobą Mirka tutaj na pokładzie i od Mirka podobno wszystko się zaczęło, to chciałabym też Ciebie zapytać o to, jak to jest z tą wyjątkowością VR-u z Twojej perspektywy jako badacza mediów. Anna w swoim raporcie pisze trochę o tym, jakby jak na ile VR jest wyjątkowy i jaka jest cena tej wyjątkowości. Ona pisze o obecności, o wcieleniu, o interakcji, ale też o skutkach, jakie to potencjalnie niesie i do zagrożeń i ryzyk jeszcze sobie, mam nadzieję, przejdziemy w tej rozmowie, ale też rozmawiamy w takim wyjątkowym czasie, kiedy różne technologie właśnie zwyżkują, popularyzują się, są odkrywane przez użytkowników. I powiedz proszę, jak to z Twojej perspektywy jako badacza mediów i doświadczeń mediowych, jak to wygląda? O, no, więc witam jeszcze raz wszystkich i cieszę się, że się wreszcie udało połączyć. I nie ukrywam także, że w tej rozmowie pewnie wystąpię paradoksalnie w roli VR-sceptyka, tak? To znaczy jestem absolutnie fanem kilku różnych, tak, rozwiązań, kilku różnych doświadczeń, jeśli tak można powiedzieć, ale równocześnie pewnie mam... I może to jest związane z tym, że nie wiem, czy może staje się już tak, że jestem z dziadocenu i zajmuję się coraz bardziej historią mediów. I z tej perspektywy mam poczucie takie, że pewnie nie jestem przekonany, że VR będzie tą następną wielką rzeczą, tak? Albo że będzie tą rzeczą, która wreszcie zrobi to, co nie udało się wcześniej, tak? Na przykład w kategorii wzbudzania w nas empatii. Trochę dlatego, że sam przeżywałem podobne rozczarowania, nie wiem, w dyskusji na przykład o grach komputerowych pewnie 20 lat temu, ale to nie tak i oczywiście do tego jeszcze dochodzą takie drobne przypisy, które są związane z tym, że tak jak Anna powiedziała, tak, znaczy VR, headset, tak, no właśnie, headsety są coraz tańsze i tak dalej, ale jednak to jest ciągle dosyć ekskluzywna zabawa, tak, w sensie w naszym bąblu społecznym może już nie tak bardzo i tak dalej, jeszcze jak ktoś nie ma konsola albo właśnie tak cokolwiek, jakby to nie jest jakaś taka
straszna bariera finansowa, ale jeśli mielibyśmy popatrzeć na populację, no to jest to pewnie doświadczenie bardzo ekskluzywne i pewnie jesteśmy też w takim przedziwnym momencie historycznym, w którym szansa na upowszechnienie tego doświadczenia przez to, że w różnych publicznych albo takich półpublicznych miejscach wkłada się sobie na głowę ten headset, no to to się zrobiło teraz pewnie bardziej skomplikowane. Tak? To znaczy ja mam wrażenie, że w czasach pandemii i pewnie w czasach po pandemii włożenie sobie na głowę czegoś, co przed chwilą miał na sobie inny człowiek, wydaje mi się bardziej problematyczne, niż mi się wydawało rok temu. Tak? Więc myślę, że to może być jakaś bariera, ale oczywiście tak, to znaczy to mi się wydaje pewnie najmniej ciekawy sposób ustawiania rozmowy o VR-ze, czy VR będzie największy, wielki i tak dalej, bo pewnie będzie współfunkcjonować tak jak wiele innych nowych technologii, które tak jakby no, mogą funkcjonować gdzieś tam równolegle. I z tej perspektywy, no właśnie, no to dla mnie ciekawa sytuacja, no to jest z jednej strony właśnie to, na ile możemy, no właśnie, nie wiem, jakieś właściwości VR-u wykorzystać dla, zabrzmi to pewnie patetycznie, ale na webinarze Centrum Cyfrowego może mniej dla dobra wspólnego. A drugi wątek, no to jest kwestia taka, że VR jest dla mnie pewnie kolejną technologią z długiej listy technologii, co do których mam poważną wątpliwość, że no właśnie, tak, branża high-tech sprzedaje go nam nie myśląc zupełnie właśnie na o szerszym kontekście społecznym i o tych konsekwencjach, o których no właśnie, tak, który to wątek ruszyła w swoim raporcie Anna i mam nadzieję, że będziemy zaraz rozmawiać o tym więcej. Więc to na razie tyle z mojej strony. Dzięki. Dzięki wielkie, Mirku. To jeszcze Jacku, od ciebie chciałabym usłyszeć. Mirek już tutaj nam się ustawił w roli VR-sceptyka, a ty jesteś z kolei VR-praktykiem. I ciekawa jestem, jak to z twojej perspektywy wygląda, zanim przejdziemy do rozmowy o tych dylematach i wyzwaniach, i tych wyzwaniach i dla dobra wspólnego, i takiej natury etycznej związanej z VR-em. Jak ty widzisz miejsce jakby tej technologii teraz, pandemii jakby i jakby stadium jej rozwoju i parafrazując trochę to, co powiedział Mirek, czy VR będzie tą kolejną wielką rzeczą, twoim zdaniem, czy niekoniecznie? Znaczy, też chciałbym być daleki od spekulacji, czy będzie, czy nie będzie wielką rzeczą. Na pewno jest bardzo interesujący i jest bardzo interesujący z punktu widzenia takiego artystycznego. Dla mnie, dla nas, dla osób, gdzie wspólnie tym zajmujemy. Natomiast to, co mi się wydaje, tutaj na dwie rzeczy może chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsze to, co Anna mówiłaś o AR, MR, VR i tak dalej, to można sobie przedstawić jako pewnego rodzaju w ogóle spektrum. Od rzeczywistości całkowicie materialnej do rzeczywistości całkowicie wirtualnej, czyli całkowicie materialna to jest taka, w której nie mamy dostępu albo nie mieszają nam się żadne bodźce z tego świata cyfrowego w świecie, w którym funkcjonujemy bezpośrednio za pomocą zmysłów. A całkowicie wirtualna to jest taka, gdzie całkowicie jesteśmy odcięci od bodźców docierających do nas z tej rzeczywistości materialnej. Jeśli tak to sobie ustawimy, to nawet to, co nawet nazywamy dzisiaj wirtualną rzeczywistością, de facto nią nie jest. To znaczy ciągle mamy do czynienia z rzeczywistością mieszaną, dlatego że o ile audio i wideo dostajemy z tego świata cyfrowego, o tyle cała reszta, to znaczy wszystko, co odczuwamy w ciele, grawitacja, to jakie mamy położenie, jak to wszystko się sprzęga ze sobą, pochodzi ze świata tego materialnego i z naszego ciała. I to mieszanie tych dwóch płaszczyzn samo w sobie jest bardzo problematyczne, to po pierwsze, i to generuje, to jest jedno z bardzo istotnych zagadnień na przykład tego, czym się zajmujemy w labie, czyli odkrywania tego języka, tego, co nazywamy dzisiaj wirtualną rzeczywistością, ponieważ godzenie tych dwóch, umiejętne godzenie tych dwóch warstw, tej materialnej i tej pochodzącej ze świata cyfrowego, no to jest dosyć trudne zagadnienie. I ono tak naprawdę również jest źródłem sporej części zagrożeń i problemów, które ta technologia ze sobą niesie. Chociaż z drugiej strony, jeśli wyobrazimy sobie to, do czego ta technologia dąży, czyli ta całkowita wirtualna rzeczywistość, no to tam już pewne z kolei zagrożenia są jakby idą do takiego ekstremu, że już w ogóle wyobraźnia
trochę powoduje, że strach się bać, nie? Tak. Więc to jest jakby pierwsza taka rzecz, więc my jesteśmy gdzieś dosyć blisko, ale jeszcze wcale nie tak bardzo blisko tej granicy, tego spektrum wirtualnej rzeczywistości. To są jedne z tych zagadnień języka i to już mówię z punktu widzenia praktycznego, gdzie przez praktykę, ćwiczenie, próbowanie próbujemy to, ten język komunikacji poprzez wirtualną rzeczywistość jakoś okiełznać i jakoś próbować się skomunikować, a przy tej okazji zagadnienia etyczne są jakby mega praktycznymi zagadnieniami, tak? Znaczy tutaj jakby nie mówimy o żadnej teorii, tylko mówimy o czymś, z czym my się musimy mierzyć na co dzień, bo to jest kwestia brania odpowiedzialności za to, co użytkownik z tego, co my, tworząc jakieś doświadczenie wirtualne, co się z nim stanie tak naprawdę, gdzie nasza świadomość i ta odpowiedzialność jest tym większa, że przewaga naszej świadomości nad tym, co to może zrobić, jest często znacznie większa niż przewaga, niż ta świadomość u odbiorcy. W związku z tym no, ta przewaga wiedzy powoduje, że jesteśmy, musimy być bardzo ostrożni, a z drugiej strony, to też bardzo mi się podoba to zdanie, które się znalazło w raporcie UANY, że nie mamy innej możliwości, jak tylko testować, gdzie te granice leżą, a testowanie polega na ich przekraczaniu. W związku z tym w pewnym sensie musimy godzić się na to, co jest bardzo dwuznaczne, że starając się nie wyrządzić krzywdy odbiorcy, z drugiej strony musimy się godzić na to, że żeby zbadać, gdzie te granice leżą, to pewnie czasami jednak to zrobimy. I to jest taki mało przyjemny aspekt tworzenia, ale no, trzeba go być świadomym. Ja tak, widzę, to jest super ważne. Oddech, więc widziałam, że chciałaś się odnieść do tego, co powiedział Mirek, więc powiedz o tym proszę i o tym, co jakby chciałaś skomentować wypowiedzi Mirka, tak. Ale też o tym, bo to połączenie tych wyzwań etycznych i praktycznych ty podkreślasz sama w swoim raporcie, to znaczy piszesz o tym, że te rzeczy są nierozłączne, więc fajnie, gdybyś tam trochę o tym powiedziała. Tak, ja myślę, że to, co Jacek powiedział pod koniec właśnie a propos tego, że ta odpowiedzialność etyczna to nie jest jakiś rodzaj wyimaginowanej sfery teoretycznej, to są bardzo konkretne efekty uboczne, o których my się dopiero uczymy, to znaczy my mamy cały czas ten problem i to jest to, z czym też mierzą się specjaliści, z którymi ja rozmawiałam, dlatego że pracując nad tym raportem robiłam wywiady z ekspertami, którzy no, zajmują się specyfiką VR-u już od bardzo, bardzo dawna. Jedną z tych osób jest profesor Jeremy Bailenson, który prowadzi na Stanfordzie taki departament, czy taką komórkę badawczą, która właśnie prowadzi badania nad VR-em od ponad 20 lat. I oni właściwie są taką kluczową jakby instytucją, do której zazwyczaj odnosimy się w momencie, kiedy poszukujemy źródeł, w momencie, kiedy zajmujemy się VR-em. I on powiedział, że to jest absolutnie wszystko, no jakby prawie że palcem na wodzie pisane. To znaczy jest tak mało danych i jest tak mało możliwości przeprowadzenia badań i eksperymentów w warunkach, które byłyby w 100% bezpieczne, że my nie możemy tego tak naprawdę udowodnić, gdzie jest granica bezpieczeństwa dla użytkownika. Natomiast wiemy jakby i z doświadczeń praktycznych, i z pewnego rodzaju paralel, które można przeprowadzić, że te zagrożenia są znaczne, dlatego że na pewno jest tak, że każdy z nas reaguje inaczej na pobyt w pełnej imersji. Są ludzie, którzy są bardziej wrażliwi, są ludzie, którzy są bardziej odporni na pewne zjawiska i te efekty uboczne też mają jakby bardzo dużo różnych odmian. Są te takie najbardziej podstawowe, powiedziałabym motoryczne, fizyczne, to czy podczas pobytu w imersji robi nam się, mamy odczuwamy mdłości, robi nam się niedobrze albo kręci nam się w głowie, ale są efekty uboczne dużo bardziej zaawansowane i właściwie nie ma ich jak zbadać, dlatego że to, że zaczynają się zaburzenia snu, że zaczynają się halucynacje, że zaczyna się depersonalizacja, że wchodzą jakby efekty kliniczne, które są właściwie nie do oszacowania, jeżeli chodzi na przykład o czas. My nie wiemy tak naprawdę, jak długo one się mogą utrzymywać. To są bardzo i są jeszcze inne jakby efekty uboczne, takie, o których jest właściwie nie ma o tym w ogóle badań. I o tym też rozmawialiśmy właśnie z profesorem Bailensonem, czyli jakby efekty uboczne związane jakby z problemami takimi jak zaburzenia wzroku, na skutek po prostu tego bardzo silnego promieniowania. Ja mam taką sytuację, że pracuję zawodowo w studio, które nie tylko zajmuje się produkcją wirtualnej rzeczywistości, ale też zajmuje się jakby sieciowaniem podmiotów i my mamy działalność ogólno taką powiedziałabym no, bardzo międzynarodową.
i przez to, że mamy kontakt z ogromną ilością twórców, to no, też mamy dostęp do dużej ilości informacji, dużej ilości danych. Ja w tym roku zresztą a propos tego, co jeszcze Mirek powiedział, bo do tego bym się chciała krótko odnieść, jak ten rok w ogóle wpłynął na adopcję VR-u, co się w ogóle na rynku dzieje, bo na rynku dzieją się super ciekawe rzeczy. Ja właśnie skończyłam pisać taki handbook dla producentów na zlecenie rządu francuskiego, gdzie badaliśmy i robiliśmy wywiady z szefami i szefowymi firm technologicznych pod kątem jakby ich predykcji na przyszły rok, jeśli chodzi o adopcję VR-u i w ogóle jakby pewnego rodzaju tendencje. Także mamy dużo takich bardzo fajnych informacji jakby z pierwszej ręki, które pokazują, dokąd mniej więcej ten rynek idzie, i to nie do końca jest tak. Oczywiście Mirek ma rację, że wszystkie takie, powiedziałabym, location-based entertainment, czyli miejsca, gdzie można skorzystać z wirtualnej rzeczywistości, czy w celach rozrywkowych, czy kulturalnych, wiadomo, że to wszystko padło, to znaczy to straty są ogromne, to jest zamknięte, wiadomo, że nikt do tego nie wejdzie, to jest ogromny problem dla rynku i dla biznesu. Natomiast jeśli chodzi na przykład o adopcję w obrębie biznesu, czyli enterprise, to jest po prostu galop przed siebie w tempie niespotykany, to znaczy firmy nie nadążają z produkcją sprzętu, dlatego że jest tak ogromne zapotrzebowanie i to nie chodzi tylko o headsety i to nie chodzi tylko o VR, ale chodzi na przykład o przeniesienie pracy do silników growych. Jak rozmawiałam z szefem Unreala, to co i to samo mówią ludzie z Unity, czyli z dwóch głównych jakby firm produkujących, zajmujących się jakby softwarem do tworzenia gier, gdzie się tworzy VR i tworzy się środowiska 3D, to oni mówią, że jakby ten tak gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na ich usługi, na ich produkty i w ogóle na kontakt z nimi też jako firmami dysponującymi ogromną ilością kompetencji, to w tym roku po prostu jest naprawdę, to przyspieszenie jest ogromne. To samo mówią wszyscy oczywiście, którzy pracują w firmach zajmujących się właśnie tworzeniem sprzętu, ale to samo odnotowują platformy, czy jest to HTC Vive, czy jest to Oculus Store, czy jest to Steam, jest przecież wysoko, miał chyba w tym roku absolutnie rekordowe wyniki. Snap, który tworzy najlepsze i najbardziej popularne AR-owe lensy, też zanotował gigantyczny przyrost i użytkowników, i oczywiście ich zyski poszybowały do góry, podobnie jak zyski wszystkich firm technologicznych, które w jakiś sposób na te technologie mają wpływ. Oczywiście największym graczem jest Facebook, to czy to będzie miało wpływ na jakby przyspieszenie pewnych działań, które oni już zapowiadali w zeszłym roku, to się okaże, ale na pewno jeśli chodzi o taką stronę jakby rozwoju biznesowego, ta adopcja jakby galopuje do przodu dużo szybciej dzięki pandemii niż kiedykolwiek to planowano. I co fajne, moim zdaniem bardzo dużo, i to jest bardzo ważne stwierdzenie, bardzo wielu graczy mówi o tym, że to, co się w tym roku zmieniło, to jest to, że ludzie zaczęli wreszcie rozumieć, że wirtualna rzeczywistość i mieszana rzeczywistość to nie są tylko narzędzia, których się w pierwszym kroku używa do gier. To kiedyś było głównie, jakby mówiło się, że gaming jest tym, co napędza adopcję VR-u i że to jest ta główna gałąź rynku. Otóż w tym roku to się zmieniło. I mimo, że oczywiście w gamingu ten przyrost jest, to jakby głównie gracze zrozumieli, że w momencie, kiedy ludzie zaczynają traktować VR jako narzędzie do edukacji, do szkolenia profesjonalnego, do współpracy w miejscach pracy, do tworzenia rozwiązań, które umożliwiają na przykład kontynuację pracy takim przemysłom jak produkcja filmowa i sprawia to, że jakby produkcja może iść naprzód, to dopiero sprawia, że tak naprawdę ta adopcja wchodzi na właściwy rynek, na właściwy grunt. A druga rzecz, która jest bardzo ważna, no to jest 5G. I 5G, tak naprawdę wejście 5G to jest jakby kompletnie nowy rozdział jakby w historii VR-u i AR-u, dlatego że dzięki temu, że możemy w czasie rzeczywistym tworzyć doświadczenia o bardzo wysokiej jakości graficznej, dźwiękowej, o dużej ilości interakcji, to jest dokładnie to, czego użytkownicy potrzebują. Więc dlatego bardzo wiele osób uważa, że 2021 to będzie rok AR-u, dlatego że jest 5G, będzie wreszcie możliwość jakby żeby sobie poszaleć jakby w tym zakresie i dlatego takie właśnie firmy, które jakby zajmują się też jakby, których interesie jest jakby rozpropagowanie tego, czyli właśnie nie wiem, firmy telekomunikacyjne, bardzo jakby dużo inwestują jakby w to medium, natomiast VR jeszcze musi o tyle poczekać, że właśnie będzie jeszcze ten moment takiego psychicznego urazu po pandemii, że kwestia właśnie bezpieczeństwa sanitarnego, higieny headsetów, to jest coś, co będzie dla ludzi trudne, ale jednocześnie przez to, że te ceny spadają,
i że te narzędzia będziemy oswajać jako coś, czego się używa na co dzień w miejscach pracy, w miejscach, gdzie się uczą studenci i w pracy z dziećmi właśnie w domu, żeby dzieci mogły się uczyć też jakby zdalnie, mieć dostęp do materiałów, to dopiero wtedy ta adopcja tak naprawdę wejdzie na właściwy poziom. Dzięki, Anna. I też oboje, i Mirek, i ty, i z całą pewnością jakby poruszyliście też zagadnienie tego, że i co stanowi jakby duże wyzwanie dla przyszłości VR-u, to jest to, że w tym momencie jakby jego przyszłość jest w rękach dużych korporacji, które tworzą rozwiązania, i to jest coś, o czym mówimy już dużo też w projekcie Spoutech, i właściwie to jest takim sednem projektu Spoutech w Centrum Cyfrowym, że najczęściej dyskurs o technologii, który jest domeną tych dużych firm czy dużych monopolii technologicznych, to nie jest dyskurs, który w centrum ma dobro wspólne, raczej jakby rozmawiamy o korzyściach biznesowych płynących z różnych rozwiązań. I tutaj to padło i z ust Mirka, i twoich, że tutaj pojawia się pewien problem, że te technologie nie są projektowane z dobrem wspólnym czy jakimś taką uważnością na wyzwania etyczne w centrum zainteresowania. I ty o tym sporo piszesz i zwracasz uwagę na takie ważne ryzyka związane z rozwojem tych technologii i jej upowszechnianiem się. I ty nazywasz chyba najbardziej wprost dwa, to znaczy manipulację i przemoc, jako takie główne ryzyka związane z rozwojem tej technologii. I jestem ciekawa, chciałabym, żebyś powiedziała trochę o tym, i też jestem ciekawa, co na ten temat sądzi również Jacek jako praktyk, jak z jego perspektywy jakby wygląda radzenie sobie, jakiś potencjał radzenia sobie z tymi ryzykami. No, to na pewno jest tak, że tych ryzyk jest sporo i tak jak powiedział Jacek, one będą przez nas doświadczane i badane w momencie, kiedy się będziemy z nimi stykać twarzą w twarz. Przemoc i manipulacja to są dwa zjawiska, które są zresztą bardzo szeroko definiowalne. One mają też jakby wiele takich podgatunków, z którymi spotykamy się jakby w wielu jakby mediach. To nie jest tak, że to są zjawiska, które w VR-ze mają jakiś rodzaj wyjątkowego statusu, ale o tyle moim zdaniem i jakby z tego w jaki sposób jakby przebiegały moje rozmowy z ekspertami i co jakby widzę z lektur i z praktyki, one są o tyle ważne, że one mają największy potencjał dystruptywny. I jakby świadomość tego, że już teraz właściwie tak naprawdę jakby problem manipulacji w światach cyfrowych jest problemem zasadniczym, jest problemem, z którym nie za bardzo wiem, jak sobie radzić, i tak naprawdę nikt jeszcze nie wymyślił nic takiego, co byłoby jakby złotym kluczem, żeby ten problem rozwiązać. Tak w VR-ze właśnie ze względu na jego specyfikę i ze względu na to, jak dużo bardziej my jesteśmy podatni na utrwalanie pewnych informacji, na jakby wcielanie pewnych światów jakby w naszą świadomość, tak jakby to były światy zupełnie rzeczywiste, że te dwa problemy w VR-ze nabierają zupełnie innego ciężaru. To nie jest taka sytuacja, jak obejrzymy brutalną scenę w kinie, która nas zbulwersuje, ale wyjdziemy i zapomnimy o niej. Jest wiele osób, które utrzymują, że wspomnienie, które nabywamy, zwłaszcza bardzo emocjonujące wspomnienie w wirtualnej rzeczywistości, może w sposób bardzo zasadniczy zmienić nasze postrzeganie i siebie, i otoczenia, może z nami zostać na podobnej zasadzie, na jakiej zostają z nami wspomnienia z prawdziwego naszego własnego życia. I pamiętam też, że zainteresowałam się tym szczególnie mocno, kiedy po prostu sama tego doświadczyłam. To było tak naprawdę takie doświadczenie trochę, o którym Jaron Lanier pisał, na zasadzie takiej, że technologia, która może wyleczyć, może też jakby wywołać traumę. I VR jest zresztą stosowany z sukcesami do działań terapeutycznych. To jest ogromny obszar, w który obecnie też się bardzo szybko rozwija, bo oczywiście działania terapeutyczne to jest jedno, ale cały ten sektor well-being to jest oczywiście teraz żyła złota i on się bardzo, bardzo dynamicznie rozrasta. Natomiast właśnie przez to, że VR jest angażujący, że to zawieszenie niewiary w momencie, kiedy zakładamy headset, następuje natychmiastowo, bez względu na to, jakiej jakości jest to otoczenie wirtualne. Po prostu nasz mózg automatycznie wierzy, że jesteśmy w tym miejscu. I teraz jak gdyby to, w jaki sposób my zapamiętujemy to wszystko, co widzimy dookoła, czasami nawet to są rzeczy, które zapamiętujemy podświadomie, czasami to nie są informacje, które są nam przekazywane wprost, to wszystko ma dużo większy wpływ na naszą świadomość, na nasze samopoczucie, na naszą pamięć. O tym wszystkim właśnie piszę w raporcie, też jakby starałam się, mimo tego, że oczywiście to zawsze jest pewnego rodzaju przeszkoda dla osób, które jakby chcą czytać tekst jakby swobodnie, ale bardzo mi zależało na tym, żeby bardzo dobrze udokumentować wszystko to, co starałam się pokazać jako pewne zasadnicze kłopoty, dlatego że
Literatura oczywiście już do tego istnieje i warto się do niej odnieść, dlatego że czasami mam takie wrażenie, że kiedy o tym rozmawiam, to brzmi jak bajka o żelaznym wilku. Znaczy, z jednej strony wiem, że osoby, które jakby nie mają jakby takich, powiedziałabym, własnych, bogatych doświadczeń z VR-em, w momencie, kiedy słuchają nas, kiedy mówimy o tym, jaki on jest wspaniały, jednocześnie jaki potrafi być no, niebezpieczny, mówiąc wprost, to tak patrzą na nas, na zasadzie takie, okej, no ale to jest tylko film. No właśnie nie, to nie jest, to w ogóle nie jest film. To w ogóle jest zupełnie co innego, to jest kompletnie nowe medium, to jest zupełnie inny rodzaj doświadczania świata i my mamy taką tendencję myślenia o VR-ze, że to jest jakiś rodzaj takiej emanacji jakby właśnie działań audiowizualnych, które już mamy znane, oswojone, że to jest taki Gesamtkunstwerk, ale tymczasem w mojej opinii to jest kompletnie nowe zjawisko, to jest medium, które ma kompletnie różne zasady, kompletnie różne jakby standardy prawdopodobnie będzie wytyczać. I tak naprawdę do projektowania VR-u powinno się podchodzić tak, jakbyśmy podchodzili do projektowania społeczeństwa, a nie do projektowania utworu. I to są zupełnie różnego rodzaju wyzwania. Jacku, ja bym chciała teraz usłyszeć twój głos w tej sprawie jako praktyka, bo dużo tutaj właściwie od razu i bardzo szybko zaczęliśmy mówić o ryzykach i zagrożeniach. I jestem ciekawa, jak to jakby wygląda od takiej strony praktycznej i twojego doświadczenia, to znaczy jakby czy ty widzisz jakieś działania, które zmierzają do tego, żeby tym ryzykom aktywnie przeciwdziałać, jak to wygląda w twojej własnej praktyce i w praktyce labu, który reprezentujesz? Wiesz co, no tutaj jest kilka, to w ogóle jest ogromny temat, tak? Jest kilka rzeczy, które od razu w ogóle mi się narzucają, jakby. Pierwsza sprawa to jest kwestia tego, o co zapytałaś, czyli kwestia relacji do tych firm technologicznych i jak to działa. No bo to znowu, oprócz problemu takiego bardzo dużego i bardzo też jakby dotykającego nas, związanego stricte etycznego, związanego z tym, że my powierzamy tak dużą ilość danych o sobie w tym momencie korporacjom, bo o tym pewnie jeszcze będziemy mówić, jak bardzo dużo danych o nas można zczytać w momencie, kiedy my doświadczamy wirtualnej rzeczywistości i to ma, no to jest dużo więcej niż korzystając standardowo z komputera. To, że Facebook w tym momencie monopolizuje albo stara się dążyć do zmonopolizowania rynku, do zamknięcia go, do tego, żeby łączyć wszystkie nasze dane właśnie i z Facebooka, i z danych wirtualnych i tak dalej, to wszystko są gigantyczne problemy, ale to ma też swoje konsekwencje bardzo praktyczne, takie inaczej. Wszystkie są praktyczne, natomiast ma jeszcze bardzo przyziemne konsekwencje. Na przykład takie, że jak planowaliśmy teraz zakup sprzętu do laboratorium, to mamy gigantyczny problem, w jaki sposób mamy to zrobić, skoro każde urządzenie musi być spięte z indywidualnym kontem użytkownika na Facebooku. To znaczy, w jaki sposób jako instytucja mamy korzystać z szeregu headsetów i udostępniać je odbiorcom, na przykład podczas jakichś wydarzeń, kiedy nie jesteśmy deweloperem, nie wykorzystujemy ich biznesowo, bo taka opcja jest, ale do celów badawczych czy do celów kulturowych, to w ogóle jakby dla Facebooka taka przestrzeń jakby nie istniała. To znaczy to w ogóle jest poza ich obszarem zainteresowania i w związku z tym nie ma w ogóle formuły, w której my moglibyśmy działać. I to jest taki niby praktyczny drobiazg, ale on pokazuje, że my się poruszamy na terenie, który jest całkowicie zarządzany tak, w interesie zgodnie z celami, zgodnie z wartościami tego, kto całą tą maszyną zarządza, czyli w tym wypadku Facebooka. Doprowadzenie do sytuacji, w której no właśnie utrudnia się badania na przykład, utrudnia się de facto, tak, bo taka jest konsekwencja. Utrudnia się działalność kulturową, a umożliwia się właśnie jak najszersze zbieranie danych czy jak najszersze komercjalizacje, no to jest ukierunkowywanie rozwoju całej tej dziedziny w bardzo konkretny sposób. I to pewnie też wniosek Anny i myślę, że znaczy coś, co się znajduje w raporcie jako wniosek tutaj nasz europejski, z którym niekoniecznie Amerykanie się zgadzają, ale pewnie jedyną szansą tego, żeby to miało rację bytu, żeby to mogło funkcjonować właśnie ze względu na wpływ, który ma na nas indywidualnie, ale jeszcze bardziej
mamy płaszczyzny społeczne kontaktu, coraz bardziej rozwijające się. Te płaszczyzny społeczne są też regulowane, one są nawigowane, działają według pewnych reguł, które są narzucane i tak dalej. Jeśli to nie będzie wszystko kontrolowane tak, jak kontrolowana jest przestrzeń społeczna, w której funkcjonujemy, czyli prawem, tym co wolno, a czego nie wolno, to wszystko jest uregulowane prawem i obyczajem. Obyczaje się nie wykształtowały, a prawa w ogóle tam nie ma. W związku z tym prawo jest generowane przez tego, kto jest właścicielem przestrzeni. A właścicielem przestrzeni są gigantyczne korporacje, więc one jakby wszystko ustawiają pod siebie. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. I myślę, że ten aspekt, no właśnie na tym mikro przykładzie związanym z tym, czy możemy, czy nie możemy korzystać z headsetów do jakichś tam celów, tu się uwidacznia to, jaka skala władzy tak naprawdę jest w rękach tych, którzy tą technologię posiadają, rozwijają, dostarczają na rynek i to jest mega niebezpieczne. A jeszcze jedno zdanie tylko trochę od drugiej strony odnośnie samych tych niebezpieczeństw związanych z manipulacją czy przemocą, to jest kwestia, znowu taki bardzo mały przykład, ale pokazujący, jak niewiele trzeba, żeby do takich nadużyć doszło. I to jest przykład mojego filmu. Znaczy zrobiłem film Szepty, który jest związany, który reprezentuje również w trakcie swojego trwania pewne doświadczenie związane z rytuałem pogańskim. I zdarzyło mi się coś, co bardzo, czego się kompletnie nie spodziewałem i zdałem sobie sprawę, że dla niektórych osób przekroczyłem granicę, chociaż w ogóle nie miałem takiej intencji. To był moment, kiedy podeszła do mnie osoba bardzo wierząca, zaangażowana jakby w wiarę katolicką i podeszła do mnie i powiedziała: słuchaj, wszystko fajnie, tylko ja mam problem, bo czuję się w pewnym sensie zgwałcony, dlatego że postawiłeś mnie w sytuacji, w której ja w ogóle nie chciałbym być. To znaczy postawiłeś mnie w sytuacji rytuału pogańskiego, który z mojego punktu widzenia, gdzie ja w nim uczestniczyłem, a z mojego punktu widzenia ja to postrzegam jako grzech. W związku z tym z mojego punktu widzenia stałem się uczestnikiem czegoś, co uważam za złe. Jakby, i to nie jest sytuacja właśnie taka, że ja to oglądam z daleka na telewizorze, tylko to jest sytuacja, że ja byłem tego uczestnikiem. Nie zdjąłem headsetu, więc dałem temu pewnego rodzaju przyzwolenie i uczestniczyłem w tym. Ja się z tym bardzo źle czuję w tym momencie, tak? Świetna historia. Ktoś może uważać, że to jest jakaś nadwrażliwość i tak dalej, ale są różne jakby kody moralne i one się zderzają w sposób bardzo bezpośredni w momencie doświadczenia wirtualnego i oto przekroczenie jest bardzo łatwo, bo ta osoba odebrała to właśnie jako przemoc, tak? Jako przemoc na niej i zmuszenie jej do czegoś, w czym ona absolutnie nie chciałaby uczestniczyć. Myślę, że takich przykładów pewnie dałoby się wskazać dużo więcej. No tak. Więc jeśli zostawimy z tą pierwszą częścią wypowiedzi, czyli z tym, że reguły są dyktowane przez kogoś w czyimś interesie i jeszcze do tego bez żadnych hamulców etycznych i bez żadnych regulacji etycznych i bez żadnej umowy społecznej dotyczącej tego, jak tego używać, ani prawnej, no to mamy sytuację, która, tak jak mówię, jest niebezpieczna. Nie? No, ale to jest jeszcze bardziej podstępne, tylko dodam jedno zdanie do tego, dlatego że wielkie firmy technologiczne, z którymi musimy pracować, czy tego chcemy, czy nie, które są też jakby głównymi finansującymi rozwój tego rynku, dlatego że one łożą na produkcję doświadczeń, one łożą jakby na szereg różnego rodzaju programów pomocowych dla twórców i tak dalej. I twórcy sięgają po te środki bardzo chętnie, zwłaszcza tam, kiedy nie ma środków publicznych, a w wielu krajach nie ma. To jest jedna rzecz, więc jakby oni tak naprawdę są naszym chlebodawcą, także koło się zamyka, ale druga rzecz jest taka, że te firmy też bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju działaniach takich właśnie proetycznych, gdzie są różnego rodzaju rekomendacje i tak dalej, no ale co z tego, że są rekomendacje, jakby układ jest taki, że nie możesz używać headsetu, jeśli nie masz konta na Facebooku i go nie zweryfikujesz, nie połączysz go ze wszystkimi aplikacjami, tylko po to, żeby w ogóle wejść do VR-u i to jest jakby taka sytuacja, że faktycznie w momencie, kiedy nie ma pluralistycznego rynku, gdzie jest wielu dostawców technologii, gdzie jest wiele platform, gdzie ten rynek jest bardzo zróżnicowany, no to zaczynają się kłopoty. Także no wiadomo, że nie da się powstrzymać jakby apetytów wielkich firm, ale to, co moim zdaniem jest najlepszą możliwą drogą, to jest stymulowanie tworzenia rozwiązań oddolnych, znaczy rozwiązań własnych, rozwiązań, które potrafią być alternatywą dla tego monopolu, ale też przede wszystkim oczywiście no, chodzi też jakby o tworzenie jakiegoś takiego
jakiejś takiej świadomości bardzo podstawowej tego medium, tego, z czym ono się wiąże, na czym ono polega i też jakby właśnie wśród twórców, bo to, co powiedział Jacek, zagrożenia są po dwóch stronach, są po stronach tych, którzy kontrolują rynek, ale są też po stronach tych, którzy z tego rynku korzystają, dlatego że my sami dla siebie często możemy być niebezpieczni, nawet o tym nie wiedząc. I to jest coś, nad czym trzeba się zastanowić, właśnie w momencie, kiedy jeszcze to nie jest technologia mainstreamowa. Dlatego, że jak ona będzie mainstreamowa, to już będzie na tę rozmowę dużo za późno. I dlatego to jest ważne, żeby teraz takie tematy podejmować. Ja teraz trochę spoglądam w kierunku Mirka, który w pewnym momencie zauważyłam, że włączył mikrofon i myślałam, że może chce wskoczyć do tej rozmowy. Ale tutaj padły takie rzeczy padło przede wszystkim bardzo dużo już rzeczy i wszystkie te rzeczy są takie, że o każdej z nich moglibyśmy prawdopodobnie rozmawiać 4 godziny albo lepiej zrobić 8-godzinny warsztat na ten temat. I też jakby w pewnym sensie, Anna, twój raport tak sygnalizuje takie terytorium, na którym w ogóle należałoby dalej pracować, takie ja mam wrażenie, odbierając ten raport. Więc chciałam sprawdzić, Mirku, czy słusznie odebrałam to, że chcesz wskoczyć, bo jeżeli tak, to ci daję pola, jeżeli nie, to ja mam też pytanie do ciebie, więc... Okej, no to chętnie wskoczę na chwilę, tak? Pewnie znowu tak trochę krążąc wokół wątków, których rzeczywiście jest bardzo dużo. Ale ja myślę, że jakby no pewnie znowu jakby trochę jednak sobie nie podaruję tego, tej jednak kontry wobec tego takiego wiarowego ekscepcjonalizmu, który Anna jednak promuje. To znaczy ja myślę, że tak jakby też to mi się bardzo podobało, co Jacek powiedział, tak, że, no, że mamy bardzo różne narzędzia do kreowania alternatywnych rzeczywistości albo do wpływania na rzeczywistość, tak, no i pewnie mogę powiedzieć, że przy użyciu bardzo prostych środków ludzie też potrafią, nie wiem, zakrzywić innym rzeczywistość i, nie wiem, doprowadzić do tego, że ktoś przy pomocy literek bez VR-u ktoś zaczyna wierzyć, że Ziemia jest płaska na przykład, tak, więc myślę, że tutaj ten wpływ mediów, także bardziej tradycyjnych, ale no właśnie, tak, też jest kwestia innych logik, też potrafi rozhuśtać na poziomie społecznym bardzo wiele, ale to tylko taka wrzutka, no ja myślę, że tutaj tak, no, ważny jest ten wątek i to są chyba takie klasyki rozmowy o technologiach, tak tutaj jak Jacek też mówił o tym, że mamy właśnie ten trochę taki technologiczny dziki zachód, no to ja myślę, że tu jest z jednej strony ten taki problem, o którym to chyba ćwierć wieku temu pisał Lorenz Lessig, tak, że kod staje się nowym prawem i to nie jest najlepiej, jeśli tak, no właśnie trochę dopowiadając do Lessiga, te kwestie związane z tworzeniem nowych rozwiązań technologicznych, które mają oddziaływanie społeczne, kiedy nagle w ogóle znika nam ten horyzont społeczny czy polityczny z tego i faktycznie myślimy tylko, że tamto ludzie od technologii sobie coś dubią. I to trochę tak jak Anna powiedziałaś, tak, że jakby no, jak to będzie bardzo popularne i wejdzie bardzo szeroko, to już będzie trochę za późno na tę rozmowę. No, a z drugiej strony właśnie no, myślę, że mamy cały czas ten taki fundamentalny problem z rozmowami o technologiach, tak, i że to są właśnie takie rozmowy prowadzone w niszach i pewnie trzeba by się było zastanowić, jak w ogóle, jakim językiem o tym rozmawiać, żeby to była no właśnie taka mniej specjalistyczna rozmowa i oczywiście tak, no właśnie z jednej strony łapiąc jakieś rzeczy, które dla VR-u są szczególnie charakterystyczne, a z drugiej strony pewnie mogłaby to być kolejna odsłona tej rozmowy o tym, jak myślimy o innowacji, jak myślimy o postępie i to, o czym też już lata temu Mariana Mazzucato pisała, tak, że ten biznes technologiczny ma tendencję do tego, żeby prywatyzować zyski i uspołeczniać ryzyko i faktycznie myślę, że też bardzo dobrze widać na podstawie, nie wiem, no, różnych rozmów o kolejnych, na przykład, nie wiem, nowinkach technologicznych w szkołach, no, że jednak mamy często gdzieś to z tyłu głowy takie wyobrażenie, że postęp, że jak coś jest nowe i jeszcze, nie wiem, najlepiej zostanie zaprojektowane w Kalifornii, to nam zrobi dobrze, tak? Ale pytanie, no właśnie, jak definiujemy to robienie dobrze? I to jest też właśnie, no nie wiem, no dla mnie taka rozmowa szersza na temat etyki, tak, i też to, o czym Anna pisze w raporcie i dla mnie nie jest już takie oczywiste, tak, to znaczy, żeby zrównywać, w sensie to jest oczywiście skomplikowane i ten przykład Jacka z rytuałem też to dobrze pokazuje, jakie są relacje pomiędzy tym doświadczeniem w VR-ze, a doświadczeniem, no właśnie, nie wiem, w rzeczywistości niesymulowanej, niezapośredniczonej. No bo pewnie, nie wiem, no pewnie jestem sobie w stanie wyobrazić, że
jeśli ktoś ma tendencję do robienia jakichś nieetycznych rzeczy i przepraszam, tak, ale to powiem na głos, bo pewnie wszyscy nie wiem, tak i tak o tym pomyślimy, nie wiem, no, ktoś ma jakieś dziwne preferencje erotyczne, no to może lepiej, żeby realizował je w wiarze, niż próbował je realizować za pośrednictwem Tindera, tak, narażając inne osoby, więc myślę, że to jest temat do jakiejś rozmowy i to jest oczywiście bardzo jakiś taki potworny truizm, tak, i te rozmowy bardzo często, ja sam tego typu rozmowy często ciągnę w tym kierunku, więc to jest to krytyka mnie samego, ale właśnie nie wiem, jak wyjąć te rozmowy poza specjalistyczną niszę i też spotkać je właśnie z takimi rozmowami, z poważnymi debatami, które teraz się toczą też, tak, i które mają jakiś oddźwięk społeczny, no bo jak rozmawiamy o etyce, no to właśnie z jednej strony to jest ta etyka, czy nie wiem, czy ktoś może, no właśnie nie wiem, kogoś pobić w VR-ze, tak, i to jest okej. Może i to nie jest okej. No nie, no właśnie tak pytanie, czy to jest okej, czy to nie jest okej, tak, i bo jak nie wiem, tak jak kogoś pobiłem pewnie w Street Fighterze, no dobra, pewnie bardziej kilka tygodni temu niż tak, to czy to było okej, czy nie było okej, czy się powinienem wstydzić, ale te rozmowy etyczne to jest też rozmowa dla mnie, no w sensie sorry, tak, ale kończy się rok 2020, to jest też rozmowa o ekologii, tak, w sensie jak Anna też powiedziałaś o 5G, to sobie myślę, że to jest też taki świat, tak, jak mamy nową generację konsol i tak dalej, to wszystko jest coraz bardziej zasobochłonne, prądożerne i tak dalej. No, ale właśnie jeżeli chodzi o rozmowę o ekologii, to jest prawdopodobnie jedna z niewielu technologii, które mogą realistycznie przyczynić się do tego, że ślad węglowy będzie mniejszy, dlatego że właśnie to, co się w tym roku wydarzyło, to znaczy to, że wirtualna rzeczywistość jakby wchodzi do gry w dużym biznesie w momencie, kiedy ludzie nie mogą się przemieszczać. I to jest narzędzie, które zostaje. I jakby bardzo duża grupa przedsiębiorców i różnego rodzaju właśnie enterprise, tak, jakby mówi o tym, że oczywiście to głównie wynika jakby z prostej kalkulacji własnych zysków, ale jakby nie będzie powrotu jakby do wersji jakby analogowej, jeżeli są narzędzia wirtualne, które sprawiają, że możesz cały proces jakby na przykład to, co żeśmy kiedyś już ostatnio z Jackiem rozmawiali przez telefon, tak? Jeżeli masz możliwość stworzenia w środowisku 3D w czasie rzeczywistym całego planu filmowego, reklamy samochodu i nie musisz wysłać ani jednej osoby na plan, nawet nie musisz mieć tego samochodu, rozumiesz? Tylko możesz wszystko stworzyć, nie wychodząc z domu, ekipą 4 osób, no to jakby to jest no-brainer, że to jest bardziej ekologiczne. To jest oczywiście to też wpływa na rynek pracy i tak dalej, ale jakby i to jest wszędzie, to masz jakby w całym, we wszystkich obszarach, wszystko jedno, czy to są działania związane z rynkiem audiowizualnym, czy to są działania związane z rynkiem zdrowia, czy to są działania związane na przykład z fundraisingiem, już nie mówię oczywiście o edukacji i tak dalej. Natomiast zainteresowanie na przykład VR-em i jakby jego potencjał jakby dotyczący ochrony środowiska, czy konserwacji gatunków, jest kolosalne, jakby teraz to jest tak naprawdę, to jest na przykład trend, który teraz właśnie rozwija Unity w jakiejś niesamowitej skali, dlatego że oni w to chcą inwestować. I to jest ta jasna, tak zwana jasna twarz biznesu, która jakby wchodzi tutaj do rozmowy. Okej, to jeśli mogę tylko szybko skończyć myśl, tak, no to ja myślę, że to jest w ogóle z mojej perspektywy to obok tych kreatywnych wątków, o których mówił Jacek, no to jest dla mnie w tym momencie pewnie najciekawsza część rozmowy o VR-ze. Bo też, no właśnie, tak, innego seminarium, nawet Anna chyba to kiedyś powiedziałaś, tak, że pewnie też ten moment pandemiczny jest tym momentem, kiedy nagle mamy poczucie, że jeśli te narzędzia do telekonferencji, do komunikacji na odległość są czymś, z czym spędzamy wiele godzin dziennie, a nie kilka godzin w tygodniu, to nagle widzimy, jak to są słabe narzędzia ciągle, tak, to znaczy, jak to doświadczenie jest nieporównywalne. Tak, mamy wszyscy te dylematy, okej, miałem jechać gdzieś na konferencję i rozmawiać z kimś przy kawie, a teraz to trochę się z tego robi taki filmik na YouTubie i nie wiem, czy mnie to już w tym momencie interesuje, ale z drugiej strony, no właśnie, tak, te wątki ekologiczne, myślę, no to oczywiście jest ciekawy temat do rozmowy i być może tak, bo też widzę, co Alek napisał tutaj na czacie, że być może właśnie włączanie tych tematów w takie rozmowy, które nie są tymi rozmowami niszowymi, technologicznymi, czy związanymi z twórczością, tylko no właśnie do rozmowy o ekologii albo właśnie o rynku pracy, no bo to jakby z jednej strony
to pewnie jest trudno wskaźnikować, ale pewnie jestem w stanie się zgodzić, że ludzie, jeśli nie będą jeździć na te spotkania, to tak je będą je odbywać zdalnie, to pewnie dla środowiska to może być lepiej i tutaj się dam przekonać, ale z drugiej strony oczywiście wchodzi nam ten wątek, na ile to jest jasna twarz firm, które nagle jakby no właśnie dojdą do wniosku, że okej, to pomniejszmy powierzchnię biurową i moje mieszkanie nagle stanie się moim biurem, tylko ja płacę za jego wynajem, tak? I to powoduje nowe problemy i z tej perspektywy pewnie też to doskonalsze narzędzia mogą być kolejnym aparatem opresji, ale może... Mogą, ale nie muszą, dlatego że jeżeli podchodzi przedsiębiorca bardziej holistycznie jakby do zmian strategicznych w tym, w jaki sposób pracuje jego zespół, no to wiadomo, że takich sytuacji nie będzie, to jest wszystko kwestia uzgodnień. Ja się, ty się uśmiechasz, wiesz, bo wiem, co masz w głowie, natomiast to, co powiedział Alek, jakby to też jest tak, że my mówimy w kontekście krajowym, tak, to znaczy... Dla mnie na przykład też jakby o tyle inaczej pewnie pewne rzeczy wyglądają z tego powodu, że akurat świeżo jestem po napisaniu tego handbooka, gdzie jakby pracowaliśmy z ludźmi, którzy w tej technologii właściwie no zjedli na niej życie, zjedli na niej zęby i jakby są jakby już tak głęboko jakby w takiej oczywistości jakby tego, że ona tu jest, że ona jest użyteczna, że ona ma jakby szereg takich funkcji i jakby może być stosowana w sposób, który no naprawdę rozwiązuje jakby ogromną ilość naszych problemów. Natomiast też no, wiąże się z tym jakby szereg pytań głównie dotyczących właśnie ochrony prywatności, czyli tej szeroko rozumianej prywatności, tego, co się dzieje z naszymi danymi biometrycznymi, co się dzieje z tym, że Stanford wypuścił w tym roku badanie, z którego wynika, że na podstawie zachowań ciała użytkownika w VR-ze można rozpoznać 95% użytkowników bez i nawet konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Znaczy, i na dodatek na podstawie tych danych jeszcze można wysnuć szereg różnego rodzaju hipotez na temat tego, w jakim stanie zdrowia jesteś, ile masz lat, co ci dolega i tak dalej. I to są, ten raport jak wyszedł, to ludzie nie byli w stanie w to uwierzyć i najśmieszniejsze jest to, że Facebook powiedział, że oni o tym wiedzieli od wielu lat. To nie jest problem. Znaczy, natomiast problem jakby gromadzenia danych biometrycznych jest problemem ogromnym. To jest naprawdę jakby coś, z czym wcześniej nie mieliśmy do czynienia. A druga rzecz to jest gromadzenie danych o otoczeniu, dlatego że headsety, czy to są headsety VR-owe, czy to będą headsety do mieszanej rzeczywistości, skanują nasze otoczenie. I jakby założenie jest takie, że one nie robią tego dlatego, że mogą, tylko dlatego, że to służy jakby do tego, żeby stworzyć kopię świata rzeczywistego i żeby te kopie świata rzeczywistego oddać w zarządzanie jakby temu, kto te dane pierwszy zbierze. No to jakby to znowu jest jakby sytuacja nowa, to nie jest coś, z czym mamy do czynienia przy użytkowaniu jakiejkolwiek innej technologii. Więc w momencie, kiedy mamy te dwa czynniki, które są jednak dosyć wyjątkowe jakby w skali naszej wiedzy o mediach i jakby całą tę taką szarą strefę przedziwnych, różnorakich efektów ubocznych, które VR wywołuje właśnie u użytkowników, którzy są może bardziej wrażliwi, a może po prostu w zależności od tego, jaką mają konstrukcję psychofizyczną, to te trzy takie koszyki, powiedziałabym, pełne znaków zapytania, one moim zdaniem jednak tworzą zupełnie jakby nową sytuację. I sytuację też, w której właśnie to, co powiedział Jacek i co też w pewnym momencie mnie uderzyło, że dopóki jeszcze przez jakiś czas mamy do czynienia z technologią, której owoce są jasno odróżnialne jakby od realnej rzeczywistości, to znaczy my wiemy, że to jest produkt, który jest produktem syntetycznym, ta rzeczywistość jest sztuczna, no nawet jeżeli mamy to pełne zanurzenie, to jakby gdzieś nasz mózg wie, że to nie jest prawda, ale w momencie, kiedy te narzędzia będą tak zminiaturyzowane, że nie będziemy czuć tego niewygodnego headsetu, a jakby obraz i cały feed, który będziemy dostawać, będzie nieodróżnialny od rzeczywistości realnej, to wtedy zaczną się realne kłopoty, dlatego że nasza percepcja nie będzie w stanie zareagować odpowiednio na to, co jest prawdziwe, a co nie. I w momencie, kiedy my nie będziemy w stanie rozróżnić tego, co jest prawdziwe, a co nie, to wtedy pojawi się szereg bardzo ciekawych, nowych pytań, jak sobie w takich okolicznościach radzić, jak w takich okolicznościach uczyć odbiorców pewnych zachowań, jak się chronić, czy pewne rzeczy, których należy unikać. Także to są oczywiście rzeczy, które są dopiero przed nami, to nie jest coś, co się wydarzy jutro. Natomiast trzeba mieć pełną świadomość tego, że to, że my nie wiemy o tym, jak szybko dzieje się adopcja VR-u na tak zwanym zachodzie, no ale niestety taka jest prawda, to nie znaczy, że ona się nie dzieje. Ona się dzieje naprawdę bardzo, bardzo szybko.
Widzę, że Jacek chciał się włączyć. Zapraszamy, Jacku. Tak, wiecie co, chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałaś właśnie teraz na końcu odnośnie tego, co się będzie działo, kiedy to zanurzenie będzie już nieodróżnialne od rzeczywistości. I wydaje mi się, że to jest też dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że co też mówiłaś, że jeżeli mamy próbować reagować, to teraz, bo później już będzie za późno. Ale to będzie za późno nawet właśnie pod dwoma względami. Pierwszy wzgląd to jest taki, że jeżeli to będzie masowe, to próba uregulowania tego może być bardzo trudna i to było powiedziane, ale drugi wzgląd jest taki, że jeżeli ta technologia już będzie tak dobra, że my będziemy mieli problem z reagowaniem na nią, bo będzie za dobra, jakby to też już wtedy będzie za późno. Znaczy w tej chwili, dopóki ona jest jeszcze niedoskonała i dopóki widać szwy, to jest szansa na to, żeby na te szwy zwrócić uwagę i żeby uzmysłowić, gdzie te pola manipulacji, pola przemocy się znajdują, bo później to będzie jeszcze bardziej trudno uchwytne w momencie, kiedy ta technologia będzie jeszcze doskonalsza. A zmierzam tutaj do takiej konkluzji, że tytuł tego raportu brzmi Od mediów do rzeczywistości. I tam w pewnym momencie po pierwsze pojawia się ta kwestia zawieszenia niewiary, co tutaj już właściwie zostało podprowadzone, że w VR powinniśmy mieć do czynienia z zawieszeniem wiary. Nie? W sensie to powinien być nasz stosunek do tej rzeczywistości, żebyśmy mieli do niej, żeby bronić się przed tymi negatywnymi skutkami, które ta technologia ze sobą niesie, więc to jest jedna rzecz. Ale od mediów do rzeczywistości tam wyjaśniasz prowinencję tego tytułu na takiej zasadzie, że właściwie jest to czas końca mediów, a rozpoczęcie się rzeczywistości. I tutaj chciałem zaprotestować. Dlatego, że wydaje mi się, że z medium mamy do czynienia za każdym razem, kiedy rzeczywistość, z którą kiedy twór, z którym się spotykamy, jest produktem ludzkiego umysłu. I w związku z tym, bez względu na to, czy używamy sieci społecznościowych w VR-ze, czy jesteśmy uczestnikami jakiegoś doświadczenia i tak dalej, za każdym razem i o tym musimy się nauczyć pamiętać. To jest jakby, według mnie, to jest jak taka najbardziej podstawowa lekcja medioznawcza, która powinna być w ogóle od szkoły podstawowej pompowana, właśnie dlatego, że te granice są coraz trudniejsze do odróżnienia. Że za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z rzeczywistością, z jakimiś obrazami, z bodźcami wytwarzanymi przez człowieka, to mówiąc spiskowo, ktoś za tym stoi, to znaczy ktoś to po coś robi. Wybiera takie, a nie inne narzędzia, dlatego, że i one nigdy nie są przezroczyste. Sama technologia nigdy nie jest przezroczysta, jest tworzona przez ludzi w jakimś celu, zgodnie z jakimś systemem wartości, zgodnie z realizacją jakichś potrzeb, które tej osobie, która to tworzy, przyświecają. W związku z tym, jeżeli będziemy mieli to cały czas w głowie, że z czymkolwiek się stykam, w tej przestrzeni cyfrowej, wirtualnej, a może i nie tylko, również właśnie komunikacyjnej, to mam do czynienia z kimś drugim. To coś chce mi powiedzieć, coś chce mi przekazać i ja mogę ten przekaz zaakceptować lub go odrzucić lub z nim dyskutować, to być może, że dzięki takiej bardzo podstawowej wiedzy, która mam wrażenie, że umyka nam na wielu innych poziomach, to znaczy w interakcji z internetem już nam umyka, ale umyka nam już ta wiedza nawet w interakcji z filmem dokumentalnym. Jestem tego świadkiem w momencie, kiedy jestem na festiwalach filmów dokumentalnych i odbywają się dyskusje na temat w charakterze nie, czy autor był szczery, czy nie szczery, tylko czy to, co jest pokazane, to jest prawda, czy to nie jest prawda. Tak? Kurczę, to nie są te kategorie, w których powinniśmy się poruszać. Wczoraj miałem takie doświadczenie, że grałem sobie w grę Beginner's Guide, która zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie i zacząłem sobie czytać komentarze po tej grze. I było dla mnie jakby szokujące to, że ludzie traktują, ponieważ w pierwszej osobie jest prowadzona narracja i narrator podaje się za autora, to ludzie bez względu na to, czy dają pozytywne czy negatywne komentarze, w ogromnej większości traktowali to jako właściwie spowiedź autora.
Ja sobie myślę, kurczę, czy coś takiego jak podmiot liryczny to już w świadomości ogólnej nie istnieje. To jest jakaś taka elementarna, wydawałoby się, wiedza wyniesiona z literatury i nagle jak zaczyna jej brakować w zderzeniu z mediami dużo bardziej złożonymi, to się okazuje, że jesteśmy kompletnie bezradni i wtedy ten potencjał manipulacyjny tego medium, potencjał wyrządzenia krzywdy staje się dużo większy. Więc to dla mnie ciągle jest medium, a nie rzeczywistość. Ciągle jest po drugiej stronie ktoś, kto nadaje jakiś komunikat. I świadomość tego i uczenie, takie pompowanie, praca u podstaw, mówiące o tym, tam zawsze jest ktoś, kto ci coś mówi. Możesz z tym dyskutować. To jest jakiś taki, wydaje mi się, najbardziej podstawowa szczepionka, którą możemy zastosować do tego, żeby przynajmniej ograniczyć te negatywne skutki, o których tutaj mówimy. To na pewno jest tak, jak mówisz, że to ta podstawowa edukacja i jakby budowanie pewnej świadomości jest absolutnie kluczowe i teraz tego właściwie w ogóle nie ma. Natomiast ja chcę powiedzieć dwie rzeczy. To znaczy, jedna rzecz jest taka, że tak, technologie są tworzone przez konkretnych ludzi w konkretnym celu, ale potem są udostępniane i to, co się z nimi dzieje, to już jakby nie jest, to już od nikogo nie zależy, to się dzieje samo. To znaczy jakby użytkowanie technologii i to, w jaki sposób się z niej korzysta, jak ona jakby zaczyna ujawniać jakby swoje różnorakie jakby potencjały, nie jest już jakby czymś, co jest zależne od tego, kto ją zaprojektował. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że też jak wiesz, jakby jak żeśmy też przecież mówili niedawno, w wirtualnej rzeczywistości jakby ogromną rolę będzie odgrywała sztuczna inteligencja, więc z tą obecnością człowieka za światami, które będziemy mieli, to ja bym była ostrożna, bo tego człowieka tam tak dużo wcale nie będzie. Już jest go bardzo mało, a technologia jest na poziomie raczkującym, także to jest druga rzecz. A trzecia rzecz jest taka, że jest bardzo taka ciekawa rzecz, która też się jakoś tak w czasie skróciła, to znaczy szereg technologii, które wchodziło do użytku, miało jakiś taki okres ochrony, że ludzkość miała czasu się ich nauczyć, ponieważ one były dostępne tylko dla wybranej grupy specjalistów. Teraz ten czas się bardzo skraca, to znaczy właściwie my mówimy cały czas o tym, że VR jest czymś niszowym, ale prawda jest taka, że każdy już może go robić. I jakby kompetencje i narzędzia są dostępne dla każdego. Jakby ten przyrost też jakby twórców VR-owych, który w tym roku obserwujemy, ludzi, którzy się uczyli po prostu Unity czy Unreal'a w kilka dni, tygodni, jakby są w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku bez żadnego jakby zewnętrznego wsparcia, bo wszystkie narzędzia są na stole, wszystkiego się możesz nauczyć w domu. I jakby możesz zacząć to tworzyć, jakby nic, nie, musisz mieć tylko czas, to jest wszystko, czego potrzebujesz. I to jest z jednej strony wspaniałe, bo ten potencjał kreatywny społeczności takiej pseudo-hakerskiej jest ogromny i ona jest znakomita, ale z drugiej strony, i to powiedział też właśnie Colm Slavin z Facebooka na jednym z naszych wydarzeń, on powiedział, ta technologia stanie się prawdziwa mainstreamowa, kiedy użytkownicy będą mogli tworzyć własne światy. I to dopiero wtedy będziemy mówili o mainstreamie. To był panel, gdzie on siedział jakby z przedstawicielami YouTube'a, więc jakby nic dziwnego, że powiedział coś takiego, ale jest w tym coś bardzo specyficznego, to znaczy jest to, że tak naprawdę to upowszechnienie technologii na takim poziomie, że możesz nie tylko odbierać jej owoce, ale je tworzyć i je wypuszczać i nie ma nad tym żadnego nadzoru, żadnej edukacji, żadnej kontroli, ja nie uważam, że powinna być, ale mówię o tym, że nie ma żadnej takiej społecznej jakby właśnie kontroli na zasadzie, że jest obyczaj, że jest jakaś praktyka, jakiś uzus taki, że my wiemy, że nie wiem, jak powstawały pierwsze filmy, to przez ileś czasu było tak, że jakby osób, które mogły tworzyć filmy i je emitować, było raczej mniej niż tych, którzy mogli je oglądać. Teraz na dobrą sprawę to gardło jakby czasowe się bardzo skurczyło i tak naprawdę każdy może zacząć jakby być twórcą w VR-ze, natomiast nie ma żadnej jak gdyby takiej właśnie poduszki bezpieczeństwa w postaci jakichś doświadczeń poprzednich pokoleń, czy pewnego rodzaju właśnie rekomendacji, jakichś ścieżek edukacyjnych, a propos tego, co możesz robić właśnie, żeby nie zrobić innym ludziom krzywdy. Rozumiem, regulacji prawnych. Regulacji prawnych, znaczy mi się wydaje, że ja trochę nie wierzę w regulacje prawne, natomiast też bardzo, bardzo jestem jakby ciekawa tego, co się z tą technologią stanie, bo moim zdaniem ona naprawdę pójdzie jakby w bardzo ciekawą stronę, jeżeli wcześniej nas coś innego nie wykończy. Natomiast niewątpliwie jest tak, że no my się po prostu powinniśmy jako społeczeństwo trochę bardziej przykładać do tego, żeby się interesować jakby naszym własnym dobrem w tym zakresie, być może w innych zakresach też, ale jakby mam wrażenie, że w tym obszarze robimy to bardzo,
bardzo rzadko i bardzo tak pobieżnie i mówię też o tym z tego powodu, że nawet w tej wspólnocie twórców międzynarodowych, z którymi mam na co dzień do czynienia, nieraz zdarza się, że ta świadomość tych zagrożeń czy tych ryzyk jest bardzo niska, a przecież są to ludzie, którzy mają z tą technologią do czynienia na co dzień. Wiesz co, ja widzę, że Mirek chyba na kilka już rzeczy chciał odpowiedzieć, przynajmniej sądząc po minie, Mirku, i raz się, albo ze dwa razy się nawet wyprostowałeś, to może ja ci jeszcze pozwolę zabrać głos, bo za moment będę też chciała zobaczyć, znaczy poprosić was o odpowiedzi na pytania od naszych słuchaczy, uczestników tego spotkania, ale Mirku, czy twoje żywe reakcje oznaczają, że chciałbyś wejść w polemikę za mną? Tak. Przyznaję, że się dwa razy bardzo zdziwiłem, jak Anna powiedziała najpierw, że nie wierzy w projektowanie technologii i to, że to ma wpływ i że to gdzieś potem samo się wykuwa społecznie. No to taką jednak miałem myśl, że mam krzesło pod sobą i ono było zrobione po to, żebym na nim siedział i siedzę na nim, a nie myję nim zęby, więc wydaje mi się, że jednak sposób tworzenia technologii, że technologie nie są przezroczyste. Ja wiem, że my wszyscy mamy w głowie te bzdury, że nożem mogę zabić, ale też posmarować chleb, ale świat, w którym są noże, jest innym światem niż świat bez noży, tak? I myślę, że to po prostu oraz mówimy o rzeczach bardziej złożonych niż noże, więc ja myślę, że absolutnie w tym momencie chyba problem polega na tym, że mamy to przesunięcie w stronę tego, jak ktoś coś nam zaprojektuje i podsunie. Nie. I opowiada nam to jeszcze w taki sposób, że to jest przezroczyste, techniczne i tak dalej, ale jesteśmy bardzo mocno prowadzeni przez technologię za ręce, tak? I jeszcze, że mówiąc, nie wierzę, ale to znowu może jest o moim dziaderskim rozczarowaniu własnym, biograficznym. Ja absolutnie nie wierzę w to, że jeśli ludzie. I wiem, że TikTok jest kontrprzykładem akurat, chociaż. Z TikTokiem mam skomplikowaną relację także jako rodzic, ale mam takie poczucie, że zupełnie nie wierzę w to, że ludzie będą robić VR-owe rzeczy sami, skoro nie chce im się robić własnych gier, albo nie chce im się w większości robić jednak ciągle własnych filmów. I tutaj myślę, że też musimy sobie popatrzeć na to. No jeszcze jeden wątek, tak, to tylko tak marginalnie, że jeśli nie wierzyć w regulacje, to co? W co? No i ja bym jednak wolał wierzyć w regulacje w tym sensie, że oczywiście możemy sobie powiedzieć, że musimy bardziej uważać, no tylko to jest wtedy taka, to wtedy to już jesteśmy w takiej bańce, że głowa mała i wtedy możemy sobie w swoim własnym uprzywilejowaniu rozmawiać o tych głupich ludziach, co to nie wiedzą i nie robią. Ale jakie regulacje na przykład, jakie regulacje sieci społecznościowych są takie, które twoim zdaniem funkcjonują sprawnie i sprawiają, że sieci społecznościowe są bezpieczne i nie wykorzystują naszych danych? No właśnie na chwilę obecną pewnie problem polega na tym, że stworzyliśmy sytuację, w której mamy Facebooka, który kieruje również dyskusją o Facebooku, i nie mamy regulacji, tak? Ale oczywiście tę regulację sobie można wyobrazić absolutnie, tylko kłopot też polega, tak, te kłopoty są złożone, tak? No Francja próbuje, pewnie to dobrze akurat ogarniasz, próbuje się boksować z Google czy z Facebookiem. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić audyt danych, kontrolę zastosowania rozmaitych danych i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że pewnie problemem jest właśnie to, że ludzie myślą o mediach ciągle z perspektywy tych takich idealistycznych wizji mediów, a pewnie dzisiaj o mediach najprościej jest powiedzieć właśnie, jak to też padało w waszych rozmowach, narzędzi do ekstrakcji danych, a reszta to są przypisy, tak? Niech tam leci jakiś serial albo coś takiego, no ale to tak naprawdę w dużej mierze biznesowo dzisiaj bardziej wartościowe jest to, że coś z nas wysiedane. I ja myślę, że super świetny był ten wątek, bo ja bym nie chciał wdawać się w rozmowę o rzeczywistości, bo ja nie wiem, czym jest rzeczywistość i nie mam wglądu w niezapośredniczoną, ale to był świetny wątek i myślę, że to jest być może jedna z takich myśli właśnie to, co Jacek powiedział, że to jest dla mnie dramatyczna sytuacja, że większa część populacji tak dramatycznie nie rozumie, jak funkcjonują media, tak? I myślę, to jest pewnie też bolesne w kraju, w którym ja mam wrażenie, że jeszcze, nie wiem, 20 lat temu było bardzo silne wspomnienie, nie wiem, manipulacji politycznej, tak. I tego, że jak ktoś, nie wiem, zrobi zdjęcie, to nawet jak nie obrabia go na Photoshopie, którego jeszcze nie ma, to jednak jakoś je wykadruje, zretuszuje i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj faktycznie mamy do czynienia z jakąś taką, z jednej strony media bardzo się urwały ze smyczy, tak, w ramach tej fantazji, że wszystko się samo ureguluje,
A z drugiej strony właśnie no, ludzie podchodzą do bardzo złożonych kwestii w sposób no, właśnie no, ultra naiwny. I to jest problem i to jest pewnie jakiś taki dramat też no, edukacji, tak? To znaczy, co z tym może zrobić szkoła, chociaż zawsze, to też zawsze mówię, jak się pojawia wątek edukacji, znaczy edukacja to jest, mam wrażenie, coś, co pada zawsze w rozmowach trochę, jak nam się kończą już inne pomysły, tak? I myślę, że to jest w ogóle trochę taki, że jest najpierw, nie wiem, kolarska metafora z jakiegoś dziwnego względu przychodzi mi do głowy, że najpierw mamy ucieczkę i tam jest z przodu biznes, potem w peletonie są regulacje prawne, które jadą tam, to może jest jakiś górski etap i to jest już dużo później. Edukacja ze swojej natury trwa totalnie długo, tak? I pewnie łatwo ją jest zepsuć, ale zrobić coś, co będzie miało wpływ na te bieżące wydarzenia, no to jest faktycznie jakiś taki desperacki pomysł, dlatego ja na przykład wierzę bardziej w regulacje niż w edukację. Ja bym bardzo chciała nie wierzyć, tylko że nie mam podstaw, dlatego że ich nie ma. To znaczy w tych obszarach, które dzisiaj są najbardziej destruktywne w tych technologiach, z których ja korzystam i które rozwijają tę technologię, o której dzisiaj rozmawiamy, nie ma żadnych regulacji. Co więcej, nie ma cienia szans na to, żeby one zostały przepchnięte. W związku z czym to nie chodzi o to, że ja uważam, że regulacje są niepotrzebne, bo ja bym bardzo chciała, żeby one były, ale moim zdaniem nie doczekamy się ich. Znaczy prędzej doczekamy się tego, że wprowadzimy edukację medialną, dobrowolną, jakby do różnego rodzaju kręgów, takich czy innych, jakby czy to będą działania na poziomie, nie wiem, jeszcze podstawowym, czy w liceach i tak dalej, czy to będą działania prowadzone przez instytucje trzeciego sektora, bo prędzej jakby doczekamy się tego, że ludzie zaczną nawzajem się dokształcać, czy szkolić, czy dzielić się pewnymi doświadczeniami, niż tego, że będą regulacje, które jakby rozwiążą problem, zwłaszcza, że tak na dobrą sprawę nie sądzę, żeby przy tym tempie rozwoju technologii można było cokolwiek uregulować w sposób jednoznaczny, trwały i finalny, dlatego że to nie są narzędzia, nad którymi ktokolwiek tak naprawdę z nas będzie miał kontrolę, dlatego że to jest technologia, która jest tak, powiedziałabym, no będzie tak wszechobecna. No to jest to, co mówimy o sieciach społecznościowych. No, w social dilemma też jest ten moment, kiedy oni mówią, że tak naprawdę no, kto jest winny? No, czy winni są ludzie, którzy zarządzają firmami technologicznymi, czy kto jest winny? No, mówią tak naprawdę to się już dawno wymknęło spod kontroli, bo przecież nie można zatrzymać tego procesu ze względu na zobowiązania finansowe. I to trochę tak jest, że jakby w tych firmach pracują bardzo mili ludzie, którzy mają bardzo dobre intencje i wszyscy bardzo dobrze chcą. Oni nie mogą inaczej. Nie muszą dążyć do tego, żeby technologia była działała jakby w oparciu o pewnego rodzaju proste wytyczne związane z zyskiem. Stąd moje jakby zdanie o tym, że te technologie jakby są tworzone przez osoby, które mają pewnego rodzaju wizję i założenia i one jakby przynależą czasami nawet do firm, które mają takie, a nie inne polityki, ale to, w jaki sposób one realnie później funkcjonują, jak one realnie są korzystywane, to jest zupełnie inna sprawa. Ja tutaj widzę, że Jacek chce się włączyć, a ja chciałam też powiedzieć, że mamy całą serię już teraz pytań, które do nas wpływają, więc ja może pozwolę Ci, Jacku, jeżeli możesz obiecać mi, że to będzie krótki głos i tym sposobem być może jakoś niekonkludujące tę rozmowę, to potem przynajmniej spróbuję zadać część tych pytań, które do nas przyszły w międzyczasie. Ja króciutko i być może potrzebnie o tyle, że bardzo dużo tutaj mówimy o tym, jak to takiej pesymistycznej w gruncie rzeczy wizji tego, co nas czeka, a ja chciałbym trochę optymizmu w to wszystko wrzucić, ale takiego dosyć przewrotnego, optymizmu polegającego na tym, że bez względu na to, bardzo mi się podobało to, co Mirek powiedziałeś odnośnie tego peletonu, właśnie regulacje, potem edukacja i tak dalej. Natomiast ja obserwuję mojego syna, który ma lat 12 i jego interakcje z mediami, na których niebezpieczeństwa zauważyliśmy wcale też nie tak dawno temu. I mam poczucie, że to jest lepiej niż by się mogło wydawać, to znaczy to jest kwestia naszego pokolenia, które z jednej strony wchodząc teraz w zupełnie nowy świat i nową technologię, próbuje sobie to wyobrażać, widzi to jako gigantyczne zagrożenie, natomiast ci, którzy są native'ami w tym świecie, nagle zaczynają porządkować ten świat w sposób, wydaje mi się, jednak dużo bardziej ludzki i bardziej naturalny,
i to prawdopodobnie z nich, wierzę w to głęboko i mam taką nadzieję, wyjdą te regulacje, które po prostu oni uznają za naturalne, ponieważ oni już teraz, na przykład korzystając z sieci społecznościowych, budują sobie z założenia fejkowe profile, które są permanentnie zmieniane, których, i to jest dla nich naturalne, nikt się nie przekonywał nawet do tego, że oni powinni uważać na swój ślad cyfrowy. Oni robią zupełnie świadomie szum jakby wokół swojej postaci i bardzo trudno jest to trakować. Oni sami dla siebie tworzą przestrzenie, które są niedoksyczne, tak, w których czują się bezpiecznie, mogą wchodzić ze sobą w interakcję i tak dalej, i tak dalej. Przypuszczam, że takie same ruchy samoobrony, bardzo spontaniczne i naturalnej, będą z kolei pewnie, ale dopiero w następnym pokoleniu tych, dla których VR będzie jakoś tam natywny, albo przynajmniej mam taką nadzieję, że tak będzie, bo gdyby o tym, jak to przebiega i co my de facto możemy zrobić, to faktycznie można się załamać. Ja też chciałam powiedzieć w tym miejscu, że Anna w swoim raporcie publikuje na końcu trochę zaleceń, które jakby są zaleceniami adresowanymi do pewnych konkretnych grup i o tym już tutaj pewnie nie zdążymy porozmawiać, ale wszystkich Państwa zachęcamy do tego, żeby do tego raportu zajrzeć i zobaczyć, jakie mogą być takie szkicowe propozycje jakby rozwiązań czy próby radzenia sobie z tą sytuacją. A ja obiecałam, że odpowiemy przynajmniej na część pytań, które się pojawiły i pierwsze pytanie, które się pojawiło, to jest pytanie, które jest związane z edukacją i pisze do nas osoba, która jest pedagogiem i entuzjastą VR i AR i tworzy kanał na YouTubie Zajęcia w wirtualnej rzeczywistości i entuzjazm nauczycieli na proponowane zajęcia jest i odpowiedź jest pozytywna, ale spora część z nich nigdy nie miała styczności z VR-em i dopytują, czy jest to rodzaj gry komputerowej. Nie... Oj. Ola, wracaj! Ola ma dzisiaj bad Wi-Fi day. To może się jakoś tutaj, może się jakoś spróbuję dokopać do tego pytania, bo przykład przeglądam czat, póki Ola nie wróci. Stawiamy na samoorganizację. Mogę przeczytać, bo znalazłem. Znalazłeś? To przeczytaj, proszę cię. Nauczycieli na proponowane zajęcia jest pozytywny, ale spora... Tak. Część z nich nigdy nie miała styczności z VR i dopytują, czy jest to rodzaj gry komputerowej. Nie widzą w tym wartości edukacyjnej. Jak bardziej zachęcić nauczycieli do otwarcia na VR? Znaczy w ogóle chyba każdego, żeby zachęcić do otwarcia na VR, to trzeba mu ten VR po prostu wsadzić na głowę i pokazać. Znaczy trzeba mu pokazać jakieś dobre doświadczenie, które sprawia, że bo problem z VR-em, nie wiem jak Jacku było u ciebie, ale problem z VR-em polega na tym, że tego się nie da opowiedzieć. Znaczy to naprawdę trzeba pokazać. I przez to, że mówimy o doświadczeniu, to też nie mówimy o nim bez powodu, to znaczy mówimy o nim dlatego, że to jest coś, co jest bardzo indywidualne i na dodatek jest przeżyciem, nie jest jak gdyby czymś, co można inaczej w ogóle opisać. Natomiast ja jestem wielką fanką rozwiązań edukacyjnych w VR-ze i mimo, że wiem, że im jak i jeszcze parę innych osób, które tutaj na tym czacie są z nami, to tak do tej edukacji to tak nie bardzo. Natomiast ja jak najbardziej tak uważam, że to jest właściwie jedyna droga i tyle, że trzeba o tym myśleć bardzo szeroko. Natomiast edukacja w VR-ze i no jakby i z badań i z różnego rodzaju danych wynika, że jest rewelacyjna, to znaczy jakby wszystko to, co możemy w VR-ze przyswoić bez względu na to, czy to jest poruszanie się po pewnego rodzaju przestrzeni, w której możemy jakby przyswoić całą masę detali na temat tej przestrzeni, czy to jest rodzaj zadania, jakiejś interakcji w grupie, to są wszystko rzeczy, które po pierwsze są zabawne zazwyczaj, to znaczy one sprawiają przyjemność, to są doświadczenia, które są angażujące i często jakby wiążą się z bardzo takimi pozytywnymi doświadczeniami emocjonalnymi. Po drugie są ciekawe. Po trzecie, naprawdę jednak to takie jeszcze ciągle obecne w nas ze względu na właśnie wczesny etap rozwoju technologii, takie poczucie, że to jest jednak coś innego, że to nie jest płaskie, że to nie jest linearne, to jednak ma znaczenie. Z bardzo wielu rozmów, które przeprowadziłam w czasie pandemii, a w ogóle Stanford zrobił badania na ten temat, jak VR pomagał rodzicom, którzy byli z dziećmi zamknięci w czasie lockdownu, wynika bardzo dużo bardzo pozytywnych informacji, to znaczy po pierwsze takich, że jest to narzędzie, które bardzo ułatwia
jakby przekazywanie wiedzy, ale też jakby budzenie ekscytacji pewnymi tematami, to, że można pokazać dzieciom, nie wiem, rafę koralową, że można im jakby zaproponować szereg różnego rodzaju doświadczeń takich, które może nie są tak stricte edukacyjne, że jest to po prostu ścieżka nauki, tylko jest to po prostu wprowadzenie w pewien temat, no to tutaj jakby te pozytywne doświadczenia były bardzo częste, bardzo wiele osób o tym mówiło i wręcz właśnie ludzie, którzy zajmują się działalnością związaną z VR-em, czy kuratorzy sztuki, czy programatorzy festiwali, mówili, że tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy ich własne dzieci jakby zaczęły ich prosić, żeby właśnie mogły korzystać z VR-u w domu, dlatego że potrzebowały tego czy do szkoły, czy właśnie zamiast zajęć, to dopiero do nich dotarło, że to jest ta ścieżka, którą należy iść, a nie to, co oni robią zawodowo na co dzień, dlatego że oczywiście to jest bardzo piękne i to jest potrzebne i to buduje i ubogaca naszą kulturę, ale tak naprawdę do pełnej adopcji jakby ta ścieżka prawdopodobnie właśnie idzie bardziej przez te rafy koralowe dla dzieci niż przez te wystawy, na których 100 osób obejrzy coś, co było bardzo drogie, ale zobaczyło to 100 osób. No. Dzięki, ja w międzyczasie zdążyłam zniknąć i wrócić, więc bardzo się cieszę, że podjęliście wyzwanie odczytania tego pytania. Myślę, że mamy czas na jeszcze jedną, mamy taką praktykę, że te pytania, których nie udaje nam się zadać w trakcie spotkania, publikujemy później jako blog post na przykład, więc porozmawiamy jeszcze z Aną być może o tym, o niektórych odpowiedziach na te pytania. Jest pytanie drugie, czy wyobrażają sobie Państwo w niedalekiej przyszłości, że będziemy uczestniczyć w koncertach organizowanych w dowolnym miejscu na świecie właśnie... No już uczestniczymy. W tym roku było po prostu taki wysyp koncertów w VR-ze i to świetnych. Naprawdę, to znaczy no... Był koncert Billie Eilish, był koncert Janelle Monáe, był koncert... Przecież zaczęło się... Jak się nazywało ten, co w Fortnite zrobił koncert? Nie pamiętam. No. Było bardzo dużo wirtualnych. Dzisiaj dosłownie czytałam. Oczywiście był The Weeknd, który z Wave'em zrobili koncert. Zresztą to wszystko są koncerty, które są transmitowane później, czy w mediach społecznościowych, także są streamingi jakby z wnętrza headsetu. Był koncert Jean-Michel Jarre, było bardzo dużo jakby takich różnych, był cały Burning Man przecież też, jakby już zapomnijmy o koncertach, mówmy o festiwalach. Burning Man, gdzie powstało, nie wiem, kilkaset światów. To, co się działo w VR-czacie, ludzie, którzy budowali swoje światy, to są właśnie ci, którzy się jakby nauczyli po prostu robić, budować własne rzeczywistości. VR-czat w tym roku miał, to była jedyna aplikacja VR-owa na Steamie, znaczy aplikacja, która w ogóle korzysta z wirtualnej rzeczywistości, oprócz tego, że jest platformą, ale jakby, czyli nie żadna gra, tylko aplikacja, w której ludzie mogą budować swoje rzeczywistości. Oni mieli w lipcu jakieś 28 milionów użytkowników, oni po prostu tak polecieli do góry, że w życiu takich numerów nie widzieli. Także i naprawdę ta mobilizacja taka kreatywna jakby w tych społecznościach, które zaczęły tworzyć własne rzeczy, jest ogromna i to jest bardzo, bardzo piękne rzeczy ludzie robią. Oczywiście są ludzie, którzy są w wieku właśnie tutaj waszych dzieci albo trochę starsi, natomiast tu się tworzy bardzo ciekawa, jakby taka oddolna społeczność. Moim takim marzeniem, a propos jednego z pytań, które gdzieś tam widziałam, bo był jeden z komentarzy a propos Tiltbrusha, od któregoś z uczestników, który pracuje w Tiltbrushu, i ja w ogóle marzę o tym, żeby jak już skończy się pandemia, żeby w szkołach, żeby w bibliotekach, biblioteki, Matko Boska, cudowne miejsce, po prostu można było robić zajęcia, gdzie ludzie mogą właśnie korzystać z takich narzędzi jak Tiltbrush, mogą malować w VR-ze, tworzyć własne światy, mogą eksperymentować z dźwiękiem, który w VR-ze jest fantastyczny, bo można z nim bardzo dużo zrobić, on się staje materialny, można koło niego chodzić, jakby jest bardzo dużo różnego rodzaju przestrzeni kreatywności takich, o których my w ogóle nie myślimy na co dzień, natomiast które są dostępne praktycznie rzecz biorąc dla każdego, bo te narzędzia są bardzo proste i bardzo bym chciała, żeby jakby tego rodzaju ewangelizacja połączona właśnie z pewnego rodzaju taką edukacją, powiedziałabym to, co Jacek mówił, taką pracą u podstaw, ale właśnie nie, że się siedzi i tłucze ludziom do głowy tego nie rób, tamtego nie rób, bo to nigdy nie działa. Działa to, że ludzie na własnej skórze jakby doświadczą tego, co jest w tym piękne i zrozumieją, że musi być jakiś drugi biegun, bo to jest po prostu logiczne. Ale też właśnie będą mieli szansę jakby własnymi rękoma, oczami i zmysłami zapoznać się z tym, bo innej drogi nie ma.
Ja myślę, że może tą optymistyczną, nagle niespodziewanie po przebiegu tego spotkania wizją będziemy zmierzać ku konkluzji. Mamy dużo ciekawych pytań i ja tak jak mówiłam, my zazwyczaj robimy tak, ponieważ dobiegliśmy właśnie końca czasu naszego spotkania i też chcemy uszanować czas prywatny naszych gości i rozmówców, o który jest trudno teraz, coraz trudniej, to mamy taką praktykę, że na te pytania, na które nie udaje nam się odpowiedzieć właśnie w czasie spotkania, odpowiadamy później w jakimś blogpoście, konsultując się z naszymi rozmówcami i chętnie tak postąpimy też tym razem, żebyście Państwo dostali odpowiedzi na swoje pytania, a żebyśmy też naszych gości mogli wypuścić do swojego czasu prywatnego, bo w swoich domach już są. Więc ja dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę i dziękuję Ci, Anna, przede wszystkim za świetny raport i wszystkich zachęcam do przeczytania go. Link jest przypięty w czacie i też jest dostępny w naszej komunikacji. Dziękuję Jacku i Mirku za tę rozmowę. Nie mogę się uwolnić od poczucia, że właściwie tylko wytyczyliśmy częściowo być może jakieś terytorium, na którym powinniśmy wszyscy rozmawiać dalej, więc mam nadzieję, że do takich rozmów będzie jeszcze wiele okazji. Widzę, że Mirek się tak naprawdę spóźnia na kolejne spotkanie, więc to wcale nie jego czas prywatny, tym bardziej musimy go wypuścić. Mam nadzieję, że po prostu w kolejnych rozmowach będziemy mogli to kontynuować i też taki jest cel projektu Spoutek, w ramach którego powstał ten raport i którego współpraca z Anną była jakby taką próbą z w ogóle zajrzenia w ten temat i przyjrzenia się mu przynajmniej wstępnie, ale niewątpliwie jest ogrom miejsca do pracy i dalszych rozmów, więc mamy nadzieję, że dostarczymy Wam do tego okazji. Przed nami jeszcze jeden raport w ramach projektu Spoutech, który się ukaże jeszcze w tym roku, jest wspólnym wysiłkiem wszystkich naszych Spoutechowych Fellows, a ja dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę, dziękuję Wam i Państwu za to, że byliście z nami. Dzięki Anna, dzięki Jacku, dzięki Mirku i do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie.